wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, tu Paweł Kobak. Jesteśmy w porze Adwentu, okresie w roku liturgicznym, który przygotowuje wiernych Kościoła chrześcijańskiego do świąt Bożego Narodzenia. Na czym polega Adwent? Dlaczego w czasie Adwentu rano w kościołach odprawia się roraty? Po co w kościołach są wieńce adwentowe z czterema świecami? O tym i jeszcze dużo o czym innym pomówimy z księdzem Tadeuszem Jasińskim, proboszczem parafii Ducha Świętego w Wilnie, u którego audycja Rozmowa Dnia dzisiaj gości. Szczęść Boże, czcigodny księże proboszczu. Szczęść Boże Panu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Proszę księdza, kiedy się rozpoczyna Adwent, jak długo trwa i jak należy w czasie Adwentu się zachowywać? Zauważmy, że Adwent w ogóle jest początkiem roku liturgicznego. W odróżnieniu od roku kalendarzowego w Kościele na uroczystość Chrystusa Króla kończy się rok kościelny i pierwsza niedziela Adwentu jest pierwszą niedzielą nowego roku kościelnego, powiedzmy tak. A więc jest to też taka symbolika w tym wszystkim, bo Adwent, wiadomo, jest oczekiwaniem. Oczekiwaniem i my jesteśmy, tak naprawdę Kościół jest w drodze, jest Kościołem pielgrzymującym, jest Kościołem walczącym i dlatego też tak naprawdę czekamy, aż się wszystko do końca wypełni, czyli czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa, które On zapowiedział i które na pewno nastąpi, bo wszystko, co Pan Bóg obiecał, wszystko się spełnia. Dlatego też Adwent trwa w naszym Kościele 4 tygodnie. W tym roku jest tak wyjątkowo, że czwarta niedziela faktycznie rozpoczyna ten czwarty tydzień, ale zaraz już wieczorem będziemy mieli Wigilię, prawda, Bożego Narodzenia. Ale jest to wystarczający okres, aby no, dokonać takiego pewnego remanentu swojej duszy, przeglądu swojej duszy, sprawdzić, prawda, w świetle Bożej nauki, w świetle też osoby Jezusa Chrystusa, na ile jesteśmy wierni Kościołowi, czyli tak naprawdę Panu Bogu, a gdzie może zbłądziliśmy, gdzie zboczyliśmy z właściwej drogi i rekolekcje, spowiedź właśnie służą temu, by swoją duszę godnie przygotować i na święta Bożego Narodzenia, które co roku wspominamy, ale jak mówiłem też nie stracić tego wymiaru paruzji, czyli powtórnego przyjścia Pana Jezusa, na które czekamy. Mam nadzieję, że czekamy. Jak należy w czasie Adwentu się zachowywać? Nie jadamy mięsa. A ten, kto zapomni, że w piątek nie wolno jadać mięsa i zje mięso, to jest grzesznik? To znaczy, jeżeli chodzi, bo to nawet nie tyle post, ile wstrzymanie się od mięsa, prawda? Ale jeżeli już tak dokładnie chcemy, no i wypadałoby, żeby dokładnie szliśmy zgodnie z nauczaniem Kościoła, to w ciągu całego roku, w piątki, obowiązuje wstrzymanie się od mięsa, nie tylko w czasie Adwentu. Proszę księdza, a dlaczego w piątki? Dlaczego w piątki? No właśnie, piątek w naszym tygodniu zawsze ma pewne odniesienie do wydarzenia z Golgoty, czyli do śmierci Pana Jezusa na krzyżu, kiedy Pan Jezus ofiaruje całego siebie za całą ludzkość, za każdego z nas. I wstrzymanie się od mięsa ma taki no, pewien charakter, oczywiście pokutny. Pokutny, żeby odmówić sobie, no, powiedzmy, tego takiego mocniejszego pożywienia. I on ma wymiar i naszej solidarności, wdzięczności Panu Bogu, ale też ma też dosyć praktyczny wymiar, bo jak czytamy w Ewangelii, gdy Pan Jezus wysłał kiedyś uczniów, aby szli, nauczali, wypędzali złe duchy, to oni też skarżą się, mówią, dlaczego nam nie udało się wypędzić złego ducha z tego człowieka. Tam była konkretna sytuacja. I Pan Jezus mówi, że tego rodzaju duchy można wypędzić tylko z pomocą modlitwy i postu. Prawda? Więc też post ma pewien taki wymiar i egzorcyzmujący. Betlejemskie światło pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po Wileńszczyźnie i całej Litwie. Co symbolizuje betlejemskie światło pokoju i czym jest ono dla nas ważne?
Gdy jeszcze prorok Izajasz zapowiadał kilka tysięcy przed przyjściem Pana Jezusa na świat, to mówiąc o Mesjaszu, nazywa go też księciem pokoju, książę pokoju. Więc oczywiście to betlejemskie światło pokoju, ono w jakim stopniu, no w jakim stopniu bezpośrednio, prawda, nawiązuje do Chrystusa jako tego, który przynosi pokój. Na początku pokój wewnętrzny serca, w sercu każdego człowieka, później w rodzinie, w społeczeństwie, w społeczności ogólnoświatowej. Więc to jest znak naprawdę taki czytelny znak pokoju, który został przyniesiony, ten pokój został przyniesiony, jest przynoszony nieustannie przez Chrystusa. Im bardziej człowiek otwiera się na miłość Bożą, na Chrystusa, tym jest bardziej wewnętrznie harmonijny, tym mniej ma agresji wewnętrznej. 26 grudnia 1992 roku światło dzienne ujrzał pierwszy numer Gazety Katolickiej Spotkania. To już 25 lat z nami jest to katolickie słowo pisane. Ksiądz proboszcz też nie ostatnią rolę tam odgrywa. No tak się złożyło. Ja nie pamiętam, czy 26, myślę, zdaje 25, bo na święta Bożego Narodzenia ukazał się pierwszy numer. No, miałem współudział w założeniu tej gazety. Pamiętam, była taka piękna uroczystość, otwarcie wystawy poświęconej błogosławionemu Jerzemu Frasetiemu w Kościele Świętych Janów i później w obecnej siedzibie remontowanej ambasady polskiej, tam na dole mieściła się kawiarenka, właśnie było takie przyjęcie i powstał taki pomysł właśnie w gronie kilku osób, żeby zacząć wydawać katolickie pismo. No i nie tak długo czasu minęło od tego pomysłu i słowo, powiedzmy, stało się ciałem. No ja od początku byłem i jestem redaktorem naczelnym tego pisma i dzięki Bogu ono istnieje, ma stałe grono czytelników, jest rozpowszechniane zarówno w naszym kościele, jak i w kilku innych kościołach Wileńszczyzny, jest dostępne też w prenumeracie ogólnokrajowej, więc no, widzimy, że zapotrzebowanie na tego rodzaju pismo jest, mimo rozwoju, prawda, portali internetowych i tak dalej, ale mamy swoje stałe grono czytelników i jeżeli troszeczkę mamy poślizg i trochę tam kilka dni, gazeta później ukazuje się, już mamy telefony, zapytania, dlaczego nie ma spotkań, prawda? A ile to już numerów okazało się? Oj, numerów, o ile się nie mylę, ponad 400 już. Bo teraz okazujemy się w cyklu miesięcznym, a na początku był to dwutygodnie. No, ale trochę szerzej o samym piśmie. Kto w nim pracuje? Jakie tematyki? No, powiedzmy tak, ścisła redakcja to jakby dwie osoby. Ja jestem od prawda, tej części merytorycznej, w sensie materiałów gromadzenia czy czasem pisania. I mamy Irenę Angielewicz, która poświęca się właśnie sprawom technicznym, a więc i ten tekst, prawda, wprowadzenie do komputera, makietowanie i te też sprawy związane z przesłaniem materiałów do drukarni. No a tak mamy też no, kilka osób, które stale z nami współpracują. Ojciec Sławomir Brzozecki, dominikanin, który też był od samego początku faktycznie, ale potem przez wiele lat robił doktorat w Polsce i pracował w Lublinie, ale teraz wrócił do klasztoru tutaj świętego Jakuba i nadal z nami współpracuje. Mamy też siostrę zakonną, Anię Ilewicz, siostrę Faustynę, imię zakonne, która też pisze w każdym numerze, prowadzi rubrykę Stół Słowa. Pani Paczkowska pisuje, pani Teresa Worobiej. Mamy takie mniej więcej stałe grono, które z nami współpracuje. Oczywiście mamy też przedruki z prasy polskiej, która no, jest oczywiście o wiele bardziej zaawansowana w tym temacie, bo i kraj większy, ale też i piękne tradycje prasy katolickiej są w Polsce. I dlatego też staramy się wybrać jakieś najciekawsze artykuły, żeby tutaj dotarły one również do naszych czytelników. Gdzie można nabyć spotkania? Tak jak mówiłem, znaczy w Kościele Ducha Świętego, ale też i w
ponad chyba 10 kościołach Wileńszczyzny i jest dostępna w prenumeracie ogólnokrajowej. Już tuż, tuż święta Bożego Narodzenia. Czego życzyć swoim bliskim, lamiąc się opłatkiem przy świątecznym stole? Czego potrzebujemy, proszę księdza, dzisiaj? Czego nam brak? No, to, o czym Pan mówił, chyba już, prawda, pokoju potrzebujemy przede wszystkim, ale myślę też i takiego uświadomienia sensu swego życia i ukierunkowania tego życia i również potrzebujemy tej nadziei, że to wszystko, co przeżywamy, ono nie jest przypadkowym zbiegiem okoliczności, ale w tym wszystkim też jest obecność Boża. I jeżeli trudne sytuacje będziemy przeżywali, patrząc się w Chrystusa i reagowali tak, jak On reagował na swoje krzyże, powiedzmy, ale i ten krzyż już ostateczny, podstawowy, to po prostu skończy się dobrze, bo pamiętamy, jak się skończyło u Chrystusa. Nie skończyło się na krzyżu, skończyło się zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem, więc jesteśmy powołani. Właśnie Chrystus utorował dla nas szlak, przez który mamy przejść. Ale wszystko zaczęło się w tej małej grocie betlejemskiej, w pokorze, w uniżeniu i później dojrzewało do tego wielkiego wydarzenia, dla którego Chrystus przyszedł, prawda, do zbawienia całej ludzkości. A więc maleńka miłość przerodziła się w miłość ogromną i przyniosła wielkie owoce. Więc może też do czego nawoływać? Oczywiście do miłości, do miłości. Tak jak mówił Cyprian Kamil Norwid, kto kocha male, temu ogromnieje i lada promyk z olbrzymia nadzieją. A więc kto kocha, kto daruje siebie, staje się bogatszy, prawda? I nadzieja na piękną przyszłość, wieczną przyszłość w obecności Boga, wszystkich zbawionych, ta nadzieja wzrasta. Więc życzę, byśmy tym żyli i byśmy i dążyli do tego, a najważniejsze, byśmy ten cel osiągnęli z Bożą pomocą. Wesołych, zdrowych, radosnych świąt. Czyli kochajmy i miejmy tego, kto by nas kochał. Tak, oczywiście. Kochać, być kochanym i w taki sposób wchodzić w plany Boże wobec nas. A Bóg wobec każdego z nas ma wspaniały plan, bo każdego chce zbawić, każdego chce uratować, bo jak pamiętamy, samo imię Jezus, które też anioł Gabriel, zwiastując Pannie Marii tę wiadomość, też powiedział, jak się ma nazywać dziecko. Dziecko ma się nazywać Jezus, po żydowsku Jeszua, co na nasz język tłumaczy się Bóg zbawia. Dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać. A naszym słuchaczom przypomnę, że z audycją Rozmowa Dnia gościliśmy u księdza Tadeusza Jasińskiego, proboszcza parafii Ducha Świętego w Wilnie. Do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.